Miernik CBP-301 jest pierwszym urządzeniem, które umożliwia pomiar ciśnienia centralnego za pomocą automatycznego miernika wyposażonego w standardowy mankiet naramienny. Ten krótki film demonstruje sposób użycia urządzenia. Urządzenie jest dostarczane w walizce zawierającej miernik, baterie, standardowy i duży mankiet naramienny, wąż łączący oraz instrukcję obsługi. Aby przygotować urządzenie, należy włożyć litowe baterie do miernika, zwracając uwagę na polaryzację baterii. Podłącz wąż do mankietu, a następnie do tylnej części urządzenia. Urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia pomiaru. Badanie wykonujemy tak samo jak w przypadku standardowego ciśnieniomierza. Ważne jest, aby przestrzegać klinicznych wytycznych dotyczących pomiaru ciśnienia krwi, upewniając się, że pacjent zajmuje właściwą pozycję i dobrany jest właściwy rozmiar mankietu. Upewnij się, że wybrano właściwy rozmiar mankietu, sprawdzając położenie linii indeks, która powinna być wewnątrz zakresu range. Mankiet należy zawinąć ciasno wokół ramienia. Strzałka artery powinna znajdować się na wewnętrznej stronie ramienia pomiędzy bicepsem a tricepsem, dokładnie nad tętnicą ramieniową. Włącz urządzenie naciskając przycisk włączenia. Wciśnij przycisk Start, aby rozpocząć pomiar. Najpierw jest wykonywany pomiar standardowego obwodowego ciśnienia krwi. Wyniki są wyświetlane w niebieskich ramkach. Podczas pompowania mankietu rejestrowana jest krzywa ciśnienia. Na podstawie zarejestrowanej krzywej obliczane jest centralne skurczowe ciśnienie krwi. Wyniki są wyświetlane w czerwonej ramce. Po zakończeniu pomiaru można wykonać następne badanie lub wyłączyć urządzenie. Jeśli instrument jest wyłączony zanim wyniki zostały zapisane, można je odtworzyć przez włączenie urządzenia naciskając na przycisk włączenia przez 3 sekundy.